Dzień dobry, Dawid Komorowski. Zapraszam na kolejny cotygodniowy przegląd sportowych wydarzeń w telewizji Tetka, a w dzisiejszym wydaniu. Sambor zwycięża po horrorze. Bloczek Team Spelplina drużynowym mistrzem Polski. Arkadia tcze w po drugiej kolejce bilardowej ekstraklasy. Bardzo ważne zwycięstwo po emocjonującym spotkaniu odniosły piłkarki ręczne Sambora Tczew. W rzutach karnych pokonały Vitamineo Jelenia Góra. Po regulaminowym czasie gry na tablicy wyników widniał remis 29-29. W rzutach karnych samborzanki wygrały 6-5. Warto dodać, że znakomite zawody zwieńczone nagrodą MVP rozegrała Katarzyna Zduniak. Rozgrywająca rzuciła aż 11 bramek. My natomiast spytaliśmy się o ocenę spotkania autorki 5 trafień, również rozgrywającej Darii Cieślak. Jesteśmy po spotkaniu z drużyną z Jeleniej Góry. W tym spotkaniu było chyba wszystko. Dramaturgia nie z tej ziemi. Jakie są twoje odczucia po takim zwycięstwie wywalczonym w niezwykłych okolicznościach? Na pewno na gorąco jesteśmy bardzo szczęśliwe. Jest na pewno coś dla nas takiego w końcu, że to mamy. To był trudny mecz i jakby od początku wiedziałyśmy, że musimy to po prostu wygrać. I po prostu zabrakło trochę tej chłodnej głody, ale całe szczęście, że to mamy po prostu i że to jest nasze. Po okolicznościach myślę, że tym bardziej zasługujecie na ogromne gratulacje. Powiedz mi, czy to były dwa punkty na wagę utrzymania? Mamy nadzieję, że tak i na to liczymy, że tak oczywiście i przed nami jeszcze ciężkie mecze, ale również chcemy pokazać charakter i po prostu się utrzymać z klasą w tej lidze. Zwycięstwo to zwycięstwo, ale muszę cię zapytać o decyzje sędziowskie, bo było ich kilka takich kontrowersyjnych. Co ty o nich sądzisz tak z perspektywy boiska? Nie wiem, czy będziemy o tym rozmawiać, bo jestem na gorąco, więc nie chciałabym też czegoś powiedzieć. Sędzia to sędzia, nie możemy tutaj podważać tej decyzji, na gorąco na pewno miałyśmy dużo ale zostawmy to bez komentarza. Dobra, to na koniec tak tylko zapytam, czego wam jeszcze życzyć na koniec tego sezonu? Wiadomo, że punktów, ale tak oprócz punktów czysto sportowo zdrowia, może jakichś sprzyjających okoliczności kosmicznych, żeby gwiazdy wam sprzyjały, czego tak naprawdę najbardziej potrzebujecie w tym momencie? No, żeby nam wszystko sprzyjało na pewno i żebyśmy zdobyły punkty wszystkie możliwe i żebyśmy po prostu się z tego cieszyły i poszły na wakacje tak naprawdę uśmiechnięte i zadowolone z siebie. Nie zabieram więcej czasu, idź świętować. Jeszcze raz gratulacje. Dziękuję bardzo. Dzięki. Po raz drugi w tym sezonie tczewianki pokonały w serii rzutów z 7 metra przeciwniczki z Jeleniej Góry. Domowe zwycięstwo może mieć jednak ogromną wagę. Obecnie oba zespoły mają po 18 punktów, jednak to Sambor plasuje się na dającym utrzymanie 10. miejscu Ligi Centralnej. Kolejne spotkanie nasze szczypiornistki zagrają w najbliższą sobotę. Na wyjeździe zmierzą się z liderkami tabeli Ruchem Chorzów. Świetny weekend dla tczewskiego szczypiorniaka uzupełnili panowie. Sambor Latocha Agropom Tczew pokonał na wyjeździe Abramczyk AZS UKW Bydgoszcz 30-23. Można powiedzieć, że już tradycyjnie najlepszym strzelcem naszej drużyny był Krzysztof Czarnecki. Do siatki przeciwników trafił 8 razy. Tczewianie z 17 punktami zajmują 10 miejsce w tabeli. W tę sobotę naszych piłkarzy czeka kolejne starcie, znów wyjazdowe, z KS Szczypiorniakiem Olsztyn. Świetne wyniki odnotował tczewski klub Karate Senshi. Zespół plasował się w pierwszej piątce zmagań, był też jednym z trzech najlepszych polskich ekip występujących w Central Poland Open Grand Prix Karate WKF. Łącznie Senshi przywiozło z Pleszewa 10 medali. Złoto zdobyli w różnych kategoriach. Wojciech Gburek, Dominik Baranowski, Maciej Dąbek, Adrianna Meller i Filip Myga. Srebrne krążki padły łupem Jakuba Zyganowskiego oraz Miłosza Ptaszkowskiego. Brązowe medale z kolei zawisły na szyjach Leny Rózgi, Kacpra Mazurowskiego i Dominika Świtalskiego. Medale na Kociewie przywiózł też Bloczek Team Pelplin, który zwyciężył drużynowo w Mistrzostwach Polski do lat 23 w Staszowie. Zapaśnicy osiągnęli też znakomite rezultaty indywidualne. Złoto w kategorii wagowej do 125 kg zdobył Jakub Banaszak, srebro w kategorii do 57 kg Łukasz Nowakowski, zaś brązowe krążki powędrowały do Szymona Wróbla w przedziale do 97 kg oraz do Kacpra Szyca w turnieju do 125 kg. W centralnych regatach otwarcia sezonu w Poznaniu wystąpili zawodnicy Tczewskiej Unii. Wioślarze przez 2 dni walczyli o miejsce w reprezentacji Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych. Na międzynarodowe regaty juniorów młodszych Olympic Hopes, które odbędą się w Czechach, zakwalifikował się Adam Kowalczyk. Gratulujemy i trzymamy kciuki.
Za bilardzistami Arkadii druga kolejka polskiej ekstraklasy. W galerii Echo w Kielcach nasi sportowcy przegrali z Metal Fach LP Sokółka 6-12 i z TCF Hub Retro Team Kraków 11-12. Na koniec zmagań 20 kwietnia Arkadia odniosła jedyne zwycięstwo z przyprawy świata Green Clubem Gdańsk. Po dwóch kieleckich kolejkach Trzewianie zajmują szóste miejsce w tabeli z 9 punktami. Kolejny zjazd najlepszych drużyn w kraju odbędzie się w październiku. Czas na szybki przegląd wyników piłkarskich. Piłkarki Pogoni uległy na wyjeździe liderowi Orlen Ekstraligi GKS-owi Katowice 1-5. Jedyną bramkę dla Trzewianek zdobyła Oliwia Katowicz. W lepszych humorach weekend zakończył Kapę Gryf Trzew, który w delegacji wygrał 5-2 ze Spójnią Sadlinki i dalej lideruje tabeli grupy czwartej A-klasy. Natomiast młodzież Semka S. Gryf przegrała na wyjeździe 0-5 z GKS-em Tychy w 25. kolejce Centralnej Ligi Juniorów U17. Juniorki Pogoni także nie potrafiły pokonać swoich przeciwniczek. Z drugim zespołem Medyka Konin Trzewianki uległy 1-3. Po 11 serii gier z 9 punktami Pogoń zajmuje 6 miejsce w tabeli Centralnej Ligi Juniorek U16. To tyle w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję za uwagę. Dawid Komorowski. Do zobaczenia, mam nadzieję już w pełnym składzie, w kolejnym odcinku Sportowej Tetki.